poprzednio w Darkest of Days. Patrz, tak, który ja latam. Wiem, że nasi przegrywają. Ała, już wiem, czemu przegrywają. Dexter się bawi jak w Westworld normalnie. Co? Gdzie? Tam? Okej. Remember what she said about a simple, straightforward mission? I didn't believe that shit either. Well, it's not our first rodeo. Come on, let's go to work. No faktycznie. Zawsze kity nam ciskają. No, dacie sobie radę, a potem... Dlaczego wam nie weszła? Tego nie lubi wojnie. Zdobywasz jedną rzecz, oni odbijają drugą. I tak się kręcisz w kółko. O, ła! Ło! No. Bierzemy od nich broń. Okej. I teraz już jesteśmy niezniszczalni. Coś mówiłem o niezniszczalności? Gdzie jest Dexter? Szybciej! Dasz radę! Teraz jest filmowo. Biegnij! Osłaniam cię! Teraz. All right, when the advancing German army saw us warp out, they stopped the attack. Now normally that'd be a good thing, but they're supposed to run roughshod over those poor Russians. I hate this part of the job, going back to make sure people die, but it's the Kronatech way. Gotta protect that history, right? So we're going back as Germans this time to make sure the fight continues as it should. We're heading back in right before we blow the bridge. I always like watching explosions. Then we'll push the fight along to the farmhouse. Then, we just make sure the fighting starts up again after we warp out. Sound easy? It will be. Just as long as those opposition jerkwads don't try anything. Okej, okay, akceptujemy. I co teraz będziemy w takim razie po stronie niemieckiej? Czy dalej będziemy udawać Rosjan i będziemy jakoś to wszystko psuli? Zobaczymy. Już tu byłem. Tak się nazywa, więc... Okej. Okay. Teraz jesteśmy Niemcami, ale ekstra. Dobra. Aha, dobra, to jest ten sam ser, już tu byłem. Tych niebieskich nie mogę rozwalać, znaczy boję się, że nie trafi ich w nogę. Ile ich tu biegnie? A to jest... Jakbyśmy tutaj byli w sumie, no to oni w ogóle tutaj nie szturmowali, chcę zauważyć. Ekstra, wiedziałem, że tak będzie. Już zepsuliśmy trochę czasu. Okej, okay, dobra. Aha, myśmy w takim razie... No coś w tym jest. W takim razie gdzieśmy tutaj przebiegali, tak? Okej, okay, dobra. Okej. Spoko. Zatrzymaj tutaj dwóch. Trochę zmieniłem czas i chyba już nie będę miał te dwóch punktów umiejętności, ale trudno. Dobra, idziemy w takim razie. Wszystkie nie załatwiliśmy. A i w takim razie to myśmy tu strzelali. Patrzcie, jak zawiła jest historia. To jest straszne. Naprawdę to wszystko nasza wina. Jakby na to nie patrzeć. Czy te kulki tam dolecą? Okej, okay, doleciało. Dobra. I idziemy dalej, tak? Spoko. Tam musimy dotrzeć. Okej. Bez sensu, tylko co pomagaliśmy Rosjanom? Jak i tak mi zawalić to mocno wszystko? No spoko. Czyli co? Aha, tam biegniemy. Chciałem was zabić, bo cały czas was zabijałem. No jak co się dzieje? No, wygrywają, to się cieszą. Dobra, tu tak. A tych trzeba załatwić. Okej. Okay. Boli, boli. To nikogo nie ma.
jesteście. Czekaj, kurwa, załatwię w takim razie. Keep on them! The Russians don't have enough troops to hold. Dobra, idziemy w takim razie do przodu. Ale co chciałem powiedzieć w sumie. Ała! Ktoś mnie tu bił, się czuję. Chciałem powiedzieć to, że nie spodziewałem się, że tak długa to będzie seria. Szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że to jest krótsza gra. A jednak jest dłuższa, jak widzicie. Jakoś więcej tych misji niż się spodziewałem jest. Ale mam nadzieję, że gra was nie nudzi. Przynajmniej tych, co będą oglądać, albo oglądają już nawet. Ja rzecz, że nie jest zbytnio. To jest bardziej gra właśnie dla pogrania dla siebie, bo tutaj można dużo poszczelać. Ale ogólnie historia... No, śmiesznie biegnie. Ogólnie historia jest ciekawa. Come on, we still have stuff to do. There's a train depot and an artillery battery that need our attention. Okej. Okay. Tyle, że jest jej mało, nie? Bo to... Ta główna historia, co się toczy tak naprawdę po kawałeczku przy każdej misji. A tak, to mamy tą misję... Tak mam historię danej misji, tak? Że musimy właśnie tutaj wspomóc jeden lub drugi front, żeby to jakoś śmigało w historii, tak jak wcześniej. Okej. Okay. Także tak to wygląda. Ale to nasi. Witam. Czemu uciekacie? Czemu zawsze musimy iść w drugą stronę niż wszyscy? Tamci biegną na most, a my biegniemy. Co, musimy go zniszczyć? Good deal. Looks like the Germans are holding the depot. That's some good news for a change. Aha. Dobra, czyli się udało. What in the hell? Ale już Rosjanie idą. We need to get up there and check it out. Spoko. Ach, nie rozumiem tej kolizji w natorach. To jest bez sensu. Tory nie powinny mieć kolizji. Jak trawa. Wiem, że... This ain't the work of Russians. I'm getting a real bad vibe about this. I got a hunch those opposition fucknuts are behind this. You watch your step. Opposition agents, get past the cover and return fire. I should have known this was coming, son of a bitch. Ah. There's one more around here. That'll teach them bottom feeding bastards. Pick up their shooting irons. Can't leave them here, and I got a feeling we're gonna need them. Spoko. If the opposition is warping in to kill Germans, that means... Oh, the artillery post. If the opposition takes it, we're in for a Class A clusterfuck. Come on, we gotta move, buddy. Już, już. Nie, czy wszystko wziąłem. Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Chodźmy. Patrzcie, nawet nie musieliśmy zepsuć tak czasu, żeby oni nas zauważyli, sami do nas przylecieli. To jest właśnie, mówię, historia się rozwija coraz bardziej. Widzicie, drugi front nie wiadomo czemu psuje historię. I to jest właśnie ciekawe w tej grze. Chodź, chodź. Idę sam? Bo tak, Dexter nie idzie za... Aha, cześć. Już im wyszło. Już się tam dostali. Shitballs and tiddlywinks. Ciekawe czemu. Think we've opened Pandora's box, and inside a dozen hornets' nests tucked under the nutsack of a rabid rhinoceros. We gotta get up to that artillery battery, even though I think we're too late. Okej, dobra. A, zaś zaciąłem tą broń. Bez sensu broń. Ale krócej jest zacięta. To jest plus tej nowoczesnej broni. A po drugie... O, to jest ciekawe, nie? Zmieniają historię. No, widzę. Zmieniają historię. Co, żeby Rosjanie wygrali? Co zmienić? Czas, rzeczywistość. A wtedy nie było, nie?
Like my mama would say, it's a sin and a shame, but we got work to do. We cannot let the Russians win this battle. Things are foobarred enough already, but we still got a chance to pull this off. Stick with me, my friend. It's time to set things straight. Okay, czy będziemy strzelać? Over here! Get on this howitzer, McCollin! Jednak tą arma... Alright, buddy. We're the new German artillery crew. Start by hitting that farmhouse. You should remember it. We were there not too long ago. Tą armatę, czy jaką? A, to jest do was arma. Dziwnie wygląda tu po lewej miniaturka. Za daleko. Za daleko. Hurra, udało się. Give you a big gun, you're a regular dead-eyed dick. Now take out those machine gun nests. That'll give the Germans a fighting chance. Nie powiedziałbym, że to sokolok, ale spoko. No właśnie. Hurra, udało się. Tutaj tylko na wyczucie, szczerze powiedziawszy. Inaczej się nie da. No właśnie. Za wysoko, za nisko. Hey, good shooting! There's a few more machine gun emplacements. Take them out! Jak widać, da się trochę wyczuć. Ale no, nie do końca. Jeszcze. Kto tam strzela znowu? Alright, machine guns are smoke. Now light up the big barn. Okej. Okay. Nie trafi prawdopodobnie. Wow, tak daleko. Hurra! Good job, good job. Now, if my calculations are right, we should be in the small barn ready to portal out. Quick, hit the building. The Germans are breaking through. Co, musimy zniszczyć tą stodołę? Okej, okay, i zdążyliśmy. Aha, no myśmy nie pozwalali to wszystko. Ekstra, my serio jesteśmy. Dobrze to jest nazwany ten, ta misja, już tu byliśmy. Nie macie fajniejszej broni? Did something to piss them off today, but we dialed in the artillery support for the Germans, so we still got her done. Them Krauts are getting together another push, but I think they need some leadership. Some maniacs got to get up and cross that trench line, then the rest of them will follow. Okay, dobra. Now it's on you, pal. We're all counting on you. Spoko, szukamy jeszcze lepszej broni od nich, nie tylko pistolecik, ale widzę, że nie mają innej tym razem. Śmiesznie, że patrzcie, zaznacza nam się od nich broń, jakbyśmy musieli ją wziąć. I tutaj jest znowu, nie? Powinniśmy móc po prostu ją zabrać. Nieważne, czy nie mamy już magazynku, czy nie. Po prostu wziąć. Ale no cóż. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, no niewykorzystany potencjał, bo można było tutaj zrobić naprawdę dużo jeszcze dookoła. Wątku właśnie takich historycznych. Ten sposób, żeby właśnie zapobiec zmianie czy coś. No ale... Dlatego... Jeszcze wam nic nie będę mówił, ale... Każda gra jest w stanie mieć drugą część, no i tutaj na to też liczyłem. I się przeliczyłem. Ale no cóż... Dobra, lecimy na nich. O, patrzcie, jestem szaleńcem, biegnę do przodu. Za mną! Chyba wybuchnę. No klikam granatu. Jestem szalony. Zginę, jak nikt mi nie przyjdzie mi pomóc. Okej. Są za mną ci Niemcy? Okej, jeszcze nie jestem zbytnio szalony. A nie, już są, okej. Okej. Hurra, udało się.
Aj, coś zaciąłem. Za mało. O, żeż ile was tu jest. No. To mi się cały czas podoba w tej grze. Patrzcie ile. Dużo. Strasznie dużo. I tu wszędzie dookoła. Nie dziwcie się, Rosjanie, że mam taką broń. To jest od... No, no to jest wasza broń, bo jesteście... Wy zawsze mieliście kontakt z kosmitami. I z ludźmi z przyszłości. To jest mój. Cóż to za fajna broń. Aha, po prostu dobra. Nie będę tak używał rosyjskiej broni. Niemieckiej, nie będę rosyjski używał. Dobra, gdzie muszę wejść? Do tego budynku. Tutaj gdzie się pali. Aha, i po prostu wracamy. To szybko ta misja nam wyszła. Fajnie. No co, już tu byliśmy w końcu, nie? That was precision work, gentlemen. Time stream status for this portion of World War I has returned to normal status, no aberrations. Very well done indeed. Those interlopers that oppose us could not keep you from your duty. All is not perfect, however, and your jobs are not done. The Father of Time is still missing, although we are uncovering important information that may lead us to him. While we continue to develop our intel, you will complete your outstanding tasks. I will see you again when you return. I dwa punkty tylko, zamiast trzech, bo zabiłem jednego w tym karabinie. Tam nie powinno być tych, którzy nie mogą zginąć. Tam wszyscy Rosjanie, którzy przydarli się przed most, mieli i tak zginąć. To było... To mnie wkurza. Aj. Dobra, i teraz musimy po prostu jeszcze kolejne, co będą w kolejnych tych... w kolejnych odcinkach. No i co? Szkoda jeszcze, że nie było mowy tyłu, że siebie widzimy. Znaczy i tak z własnej postaci nie jesteśmy w stanie zobaczyć, tak? To jest smutne. Ale moglibyśmy zacząć na przykład Dextera, który tam biegnie, nie? I to właśnie na ten boczek. Także, no cóż. Do usłyszenia w takim razie w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się, no i cześć!